pomocy Rosji. Przyczyna: grupa śledcza zajmująca się sprawą Zawadzkiego niespodziewanie trafiła na ślad eskad śmierci, które porywały znanych polityków, biznesmenów i zastraszali działaczy opozycji. Trudno to sobie wyobrazić, że wszystko to dzieje się w cichej Białorusi, w chrześcijańskim państwie. Jakie ja miałam prawo opowiadać o nim, jeśli on był u mnie w domu tylko 3 razy? Rozmawiał ze mną, mówił, że nie ma nic droższego. Całował moje ręce. Przykro. Wiktor Gonczar, jeden z autorów Konstytucji Białorusi, będąc kierownikiem komisji, uważał, że działalność prezydenta Łukaszenki nie jest zgodna z konstytucją. Zbierał dokumenty do ujawnienia impeachmentu przywódcy państwa. Zaginął na 2 dni przed swoim wystąpieniem. Bóg pomoże. Wnuk boi się przyjechać, że go zabiją. Każdego dnia proszę Boga. Modlę się. Każdego Bożego dnia. Walentina Adamowna nie zna się na tych politycznych niuansach. Czeka na syna i wierzy, że Wiktor wróci, a teraz gdzieś się ukrywa. Czasami do babci na wieś przyjeżdża wnuk, jedyny syn Wiktora Gonczara. Walentina Adamowna uczy go chroniącej przed złem modlitwy. Julia Grygoriewna Zacharienko często przychodzi na grób swojego starszego syna. Przy okazji opłakuje dolę młodszego syna zaginionego znanego polityka. Julia czeka na wiadomość o synu od maja 1999 roku. Jawnie oskarża o porwanie białoruskie władze i prezydenta Łukaszenkę i nie można jej przekonać, że to nie jest tak, jak ona myśli. Widzieliśmy, jak zatrzymuje się samochód, jak postawił na parkingu swój samochód, wszedł do domu i jak go zbili, wrzucili do samochodu, bardzo głośno krzyczał, póki ludzie nie nadbiegli. Powiedziano im: odejdźcie, bo spotka was to samo. Ludzie odeszli i patrzyli przez okna. Następnego dnia dowiedzieliśmy się, że to był Zacharienko. Jak go złapali i wrzucili do samochodu, drzwi nie zamknęli, także jeszcze nogi mu wystawały. Bili go. To straszne. Понятно, это только он направил, больше никто. Это его работа. Minister spraw wewnętrznych Białorusi, Jurij Zacharienko, złożył rezygnację ze stanowiska na znak protestu przeciwko polityce prezydenta i przed drugimi wyborami prezydenckimi tworzył opozycyjny związek oficerów. Przepadł bez śladu w odległości 200 metrów od domu. To
так і похоронила до другого, то ж не виносимо. Chciałabym pochować i drugiego syna, czego ja nie zrobiłam. I tak cały czas czekam i myślę, może wróć. A może zastuka w okno, jak zawsze. Zawsze wiedziałam, jak stukał w okno. Jak zrozumieć ból matki, która w przeciągu pół roku straciła dwóch synów? Starszy zmarł na raka, a młodszy zaginął bez śladu i nie ma ani wiadomości od niego, ani mogiły. W domu jest pokój, w którym Julia Grigoriewna zbiera fotografie i rzeczy osobiste zaginionego syna. Oj, osądziliby go, skazali. Odsiedziałby karę. Jeździłabym do niego, pomagałabym. Ale nic, niczego nie ma. Nie ma ani sądu, ani prawdy, ani mogiły. Chociaż w pewnym momencie prawda o zaginionych ludziach choć trochę wyjdzie na jaw i matki dowiedzą się, co się stało z ich synami. Tutaj przypadkowo wpadła mi w ręce gazeta Komsomolskaja Prawda, a w niej był artykuł o wszystkich zaginionych ludziach. Jak